No cześć, siemanko, z tej strony Pablito i witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. Ja dzisiaj wybieram się na pokaz nowej stylizacji od marki Mila Be Art, na który zapraszam was serdecznie razem ze mną. Szybka relokacja, ja już jestem w swoim żółtym fotelu, przywitałem się z wami jeszcze przed tym całym wydarzeniem i trochę sobie o nim pogadamy, jak to było, co tam było, co dostałem i tak naprawdę postaram się opowiedzieć jakby ogólnikowo, nie będę wnikał bardzo w szczegóły, jakie ten pokaz wywarł na mnie wrażenie. Pierwsze, co najbardziej mi się spodobało, to przede wszystkim sam fakt, jak to wszystko było zaaranżowane, jak to wszystko wyglądało, bo jeżeli mam być szczery, to w ogóle się czegoś takiego nie spodziewałem. Spodziewałem się, że to będzie bardziej, no wiecie, jakby podest, z tyłu jakaś płachta z logiem i będzie mówił pan albo pani jakby o całej nowej stylizacji, o wszystkim tym, co jest wprowadzane, do czego służy. Natomiast to, co zostałem, to było naprawdę takie jak dla mnie, bo nigdy na czymś takim wcześniej nie byłem, ani nie brałem w czymś takim udziału. Naprawdę takiej wysokiej klasy, światła, muzyka, efekty. Sam sposób tego, w jaki to wszystko w ogóle było zaaranżowane, więc to wszystko naprawdę robiło spore wrażenie. No i co? Była kawa, herbata, ciastka, tam wiadomo, wszystko tego typu rzeczy. Zaproszono wszystkich gości do tego, aby usiedli na miejscach. Na każdym z miejsc leżał katalog z całą nową stylizacją z marki Mila Professional i mały upominek, do którego przejdziemy trochę później. Było małe powiadomienie o tym, że pokaz zaraz się zacznie i zaczęło się intro. Ja niestety mam tylko fragment sfilmowany, nie udało mi się jakby nagrać go całego, ale to też nie o to tutaj chodziło, bardziej tylko żebyście zobaczyli mniej więcej, jak to wszystko wyglądało. Więc sami widzicie, że sama choreografia, stroje i tak dalej, to wszystko było dopięte na ostatni guzik. Potem wyszedł instruktor marki, który zaprezentował nowy sposób strzyżenia, zrobił nową fryzurę modelce i przy okazji używał m.in. do tego produktów właśnie z nowej stylizacji Mila. W tym wypadku, o ile pamiętam, to był to suchy lakier, który jakby z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że naprawdę po prostu pięknie pachnie. Nie mam go niestety u siebie w domu, ani nigdzie przy sobie, ale musicie mi wierzyć na słowo, że było mi dane poczuć ten zapach. Na całej tej sali też przy wejściu zwróciłem uwagę, że stały takie jakby, może nie klatki, ale takie bardziej boksy. I zastanawiałem się, do czego to służy. Ja na początku myślałem, że to będzie może, że to będzie, wiecie, takie miejsce, gdzie na przykład można zrobić sobie zdjęcie. I owszem, można było, aczkolwiek to nie było przeznaczeniem tych boksów, bo później w tych boksach stanęły trzy instruktorki i każda z nich oferowała jakby pomoc w innym zakresie, czyli w zakresie dekoloryzacji, strzyżenia i koloryzacji włosów.
Było coś w rodzaju wtedy takiej a la przerwy, no i można było sobie wtedy tam do pań podejść i poprosić o jakąś radę, zapytać o jakieś wskazówki względem właśnie tych wszystkich trzech procesów. No i po tym wszystkim był jakby powrót na, nazwijmy to, taką scenę główną, gdzie w ogóle głównym gościem, główną gwiazdą tego całego wydarzenia był Davide Spinelli. Jeżeli nie wiecie, kim on jest, no to sobie wygooglujcie Davide Spinelli. On też pokazał strzyżenie na modelce, używał do tego różnych produktów właśnie też z tej nowej stylizacji, opowiadał o nich, powiedział, co jest z nich fajne, dlaczego je lubi i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę cały pokaz mi się bardzo podobał. Ogólnie byłem mega zadowolony, że jest mi dane w ogóle wziąć w takim wydarzeniu udział. No bo na co dzień nie ma się takiej opcji, także całkiem fajna rzecz, bardzo mi się podobało, naprawdę mega mi się podobało i jeżeli będzie jeszcze okazja, to bardzo chętnie jeszcze w takim wydarzeniu będę chciał uczestniczyć. Teraz przejdziemy do tego upominku, o którym wspominałem wcześniej. Każdy z uczestników pokazu dostał taką piankę Mila Professional Be Art, czyli z nowej stylizacji marki Mila, czyli z tego, na czym opierał się cały pokaz. I ja akurat tej pianki jeszcze nie miałem okazji używać. Ona tutaj między innymi nadaje objętości, ładnie nabłyszcza włosy i ma też pierwszy stopień na trzeci utrwalenia. Ja akurat z pianek nie korzystam, zwłaszcza, że tak jak już wiecie, ja nie lubię nabłyszczenia na włosach, dlatego to też nie jest produkt dla mnie. Aczkolwiek co jest jakby fajne w całej tej stylizacji, to to, że ona oprócz tego, że układa nasze włosy, to też przy okazji je pielęgnuje. Taka pianka ma na przykład w sobie ekstrakt z bambusa, ma w sobie olej karganowy, czyli przeciwdziała puszczaniu się włosów i ma w sobie keratynę, która odbudowuje nasze włosy. Także mimo, że tego nie używałem, to mogę powiedzieć, że po samym tutaj takim składzie, mogę powiedzieć, że jest to produkt naprawdę taki wzbudzający zaufanie i wydaje się to być czymś nowym. Jeszcze z tej stylizacji tutaj tak dla przypomnienia mam ten wosk matujący Be Art, ale o nim już opowiadałem w filmie, gdzie pojawił się na drugim miejscu mojego rankingu past do włosów. No i to tak naprawdę tyle z mojej strony, tak jak już wspominałem, jestem mega zadowolony, że wziąłem udział w takim pokazie. Te przebitki, które się tutaj przewijały, mam nadzieję, że trochę pokazały Wam tego, czego ja doświadczyłem tam, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo za oglądanie i trzymajcie się, na razie, cześć!